krótszy czas pracy dla rodziców dzieci do 10 roku życia oraz dodatkowe finansowe wsparcie dla rencistów i emerytów. To główne założenia projektów, które Polskie Stronnictwo Ludowe za kilka dni złoży w Sejmie. Zapowiedział to dziś w Rzeszowie poseł Mieczysław Kasprzak. Partia także w naszym regionie rozpoczęła już przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Zdaniem posła Kasprzaka należy wprowadzić szereg zmian w prawie, żeby poprawić warunki życia Polaków. Jednym z pomysłów ludowców jest projekt Godzina dla rodziny. Jeden z rodziców dziecka do 10 roku życia pracowałby o godzinę krócej, dostając takie samo wynagrodzenie. Ludowcy przygotowali także projekt ustawy o jednorazowych dodatkach do rent i emerytur. Znalazły się pieniądze w tej chwili, nieplanowane pieniądze w budżecie państwa i nie może być tak, że kiedy wszystko wokół nas drożeje, wzrastają koszty utrzymania i życia obywateli, emeryci dostają po 2,70 czy maksymalnie po 7 zł waloryzacji. To jest śmieszne. PSL chce, żeby w przyszłości takie dopłaty emeryci dostawali raz lub dwa razy w roku. Partia rozpoczęła już przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Poseł Kasprzak zapowiedział, że nazwiska kandydatów będą znane w lecie. Ludowcy wystawią swojego kandydata także na prezydenta Rzeszowa.